bierzemy je za rzeczywistość naszą, bo nie wiemy, że je można ominąć i żyjemy tak we wszystko włażąc. Samoocena upaprana od stóp do głów, stoi przywiązana do cudzych słów. Ile może to trwać po grób? Ile lat stoczy czy można jak trup? Każdy z nas jest własnym guru, sami przysparzamy sobie masę bólu. Czas otworzyć te bramę na środku muru i obudzić to światło w duchu. Bez miłości i szacunku do siebie zostaniemy ofiarami, które szykują pętle na same siebie, ale wierzę, że drzwi dobrych dni nigdy nie są zamknięte. Dla korporacji zaślepionych zyskami jesteśmy statystykami, a traktujemy jak święte to, co rzucają nam, zamiast o siebie dbać i nie łapać się na każdą przynętę. Nie przyszedłem tu, by prawić morały, lecz podzielić się tym, co może coś zmienić. Serce nie pozwala mi zostawić tego, co wiedziałem w setkach źrenic. Już czas na uczyć się wypatrywać tęczy, gdy pada, zwłaszcza kiedy pada w nas, a gdy wzrok zapada, mrokowi nie dawać szans i kierować się ku światłu gwiazd. Ja je...